Cześć Wam, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj nietypowo, bo już po skończeniu prac, ale to wszystko zobaczycie w dzisiejszym filmiku. Podnoszenie łódki, obracanie dnem do góry, wycinanie, szlifowanie, laminowanie, kładzenie żelkotu i farba antyporostowa. Akurat farby antyporostowe już nie nagrywałem, bo żadna filozofia, ale jeżeli interesuje Was laminowanie, kładzenie żelkotu, to wszystko jak najbardziej możecie zobaczyć w dzisiejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Teraz mamy łódkę już położoną na posadzce, na oponach. Teraz, żeby ją obrócić, tak pomyślałem sobie, bo nie mam na tyle szerokich pasów, na tyle długich, żeby opasać ją w koło i przekręcać. Ale pomyślałem sobie tak, żeby złapać ją przez skrzynkę mieczową z jednej strony. Przełożyć pas przez skrzynkę mieczową. Górą go zablokować, żeby się nie wysuwał, a pas, który wychodzi od dna, będzie podnosił mi z jednej strony łódkę. Tak naprawdę będzie to trochę lżejsza robota. Zaraz sobie zważę ten kadłub, bo całość to waży koło tony. Nie wiem, jak tu wyjdzie waga bez miecza, bez tych wszystkich okuć. Sam laminat praktycznie został. I wewnątrz jakieś elementy ze sklejki, które wzmacniają konstrukcję. Ok, mam taką wagę garażową, można powiedzieć, warsztatową, do 1000 kg. Teraz sobie wyzerujemy wagę. Dobra, próba. Więc mamy to już wszystko w powietrzu. Dokładnie, tutaj nam nie dotyka. Tutaj też. A na wadze mamy 410,5 kg. Czyli tyle waży sam laminat. Bez żadnych okuć, bez elementów, bez miecza. No do tego, jak będziemy dodawali te wszystkie stalowe rurki, miecz 100 kg, to już mamy 510 plus jedna klapa z przodu do forpiku, klapa. To wszystko robi nam wagę. Thank you.
Teraz muszę sobie złapać kolejnym pasem. Gdzieś tutaj za tą burtę, tam może do rogu. Tak, żeby mi się nie przekręcił kadłub w drugą stronę, bo jak już przekoszę go i złapię środek ciężkości na drugą stronę, to mi poleci na ścianę. Procent planu jest. Nie życzę nikomu na wodzie takiej sytuacji. Ale tutaj pomału działam. Chyba leży na oponach, ja się idę wykąpać, bo jestem wycieńczony jak koń po wielkiej pardubickiej. Teraz, żeby się zająć skrzynką mieczową, no to trzeba będzie się wspinać po drabinie, ale to nie szkodzi, bo dzięki temu tutaj na kobyłkach mam dojście na rufie. Mogę tutaj od środka wszystko zrobić w tej płaszczyźnie, podkręcać resztę tych zawiasów. O, teraz mi będzie wygodniej tam dojść, bo śrubki, nakrętki są z góry. A przy okazji dojście do kokpitu. O. Tak wygląda łódka do góry dnem. Oby tylko tutaj w garażu. Ale zdarzają się sytuacje, że ktoś zrobi zwrot przez maszt i wtedy tak wygląda wewnątrz, tylko jest trochę więcej wody. Ale teraz mam dostęp od góry, więc wygodniej będzie to wszystko poszlifować i zrobić tak, jak się chce.
Siedzę sobie już teraz na kadłubie. Łódka podniesiona już pod sam sufit. Odwrócona dnem do góry. I teraz zadanie, jakie mnie czeka, to muszę wyrównać wszystkie tutaj te krawędzie, tak żeby były równe z tą częścią wewnętrzną. No tu widać, o, tu kawałek wystaje, więc to trzeba troszeczkę obciąć, tak wyrównać, żeby później laminować sobie tą część łącznie z tą. I tam tak naprawdę jak najgłębiej sięgnę. Ona ma zanurzenie około 25 cm. A wiadomo, ta woda będzie chlapała tam głębiej, więc żeby już nie podciekało pod ten laminat, bo ta woda będzie spływać tu w dół, to trzeba wszystko będzie uszczelnić, zalaminować, zakleić. I mam pomysł taki, po wyrównaniu tego, po uzupełnieniu tych wszystkich ubytków i po zawinięciu laminatu do środka, kolejne warstwy dawać na całość. Zasada taka jest, żeby dawać matę kolejną o jakieś parę centymetrów dłuższą. Czyli jak ten pierwszy element maty, jak tą pierwszą matę damy dotąd, następną warstwę dotąd, kolejna tak, żeby całość się trzymała jednolicie. I później dopiero na to, żeby łącznie razem związało, zakleję całe tutaj to, całą tą powierzchnię i dopiero wytnę otwór pod miecz. Trzeba będzie to troszeczkę przeszlifować, tu wszystkie te krawędzie sfazować, obniżyć tą część trochę. Widać, że tu było coś już zaklejane wcześniej, bo jest, to są ślady po żywicy, to jest żywica zeschnięta, a tutaj jest zerwana farba. Więc pewnie tutaj było łatane, uszczelniane, ale to wszystko odpadło. No nie było dobrze doczyszczone. Trzeba zawsze dobrze to wyczyścić, odtłuścić i dopiero. Dobra, biorę się za szlifowanie. Trochę może nagram, ale później odstawię już telefon, bo podejrzewam, że to może mi się wszystko tutaj zakurzyć. Rolkę można już wyjąć. No, teraz w miarę dobrze widać, jak to jest zamocowane. No i to wszystko trzeba wyczyścić, wydmuchać kompresorem, wyszlifować te krawędzie, odtłuścić, no i będę laminował. Z grubsza na takiej płaszczyźnie będzie kładziony laminat. Tu już jest wyrównane. Teraz zaszpachlować te wszystkie dziury. Znaczy nawet może nie zaszpachlować. Trzeba tam poutykać matę szklaną z żywicą. Tak, żeby to wszystko uszczelnić. Jak zaschnie, jeszcze raz przeszlifować, wyrównać. I dopiero na wierzch tu i do skrzynki mieczowej zawijać. Co najmniej ze trzy warstwy i potem już kolejne tu, żeby później zrobić kształt miecza w skrzynce w dnie. Ok, wyprowadziłem sobie to do takiej postaci. Zdarłem cały żelkot, który tutaj był, tak żeby dostać się do gołego laminatu, bo wcześniej ta część była naprawiana, była laminowana, bo to było widać. Natomiast ktoś położył żywicę z matą na farbę. I to jeszcze antyporostową, gdzie to wszystko odchodzi. Ta czerwona, to mi się wydaje, że to też jest jakiś antyporost, ale to już jest jakiś chyba okrętowy, nie do
żaglówek, do wolno pływających jachtów, tylko już jakiś, nie mam pojęcia, dlaczego tak było zrobione, no ale trudno, nie będziemy w to wnikali. Ja postanowiłem zedrzeć to do gołego laminatu. Użyłem do tego jeszcze dodatkowo takiego papieru ściernego fibry 36, tak ostrego, żeby to po prostu podrapać, żeby jak najwięcej rys takich zrobić, żeby tą płaszczyznę nie wygładzać, tylko żeby była jak najbardziej porowata, żeby jeszcze gdzieś ta żywica wniknęła, żeby cała ta płaszczyzna się trzymała. Dodatkowo tutaj wyszlifowałem tak, na ile tam mogłem w miarę sięgnąć. I teraz chcę zalaminować ze dwie warstwy, może trzy. Tak, żeby nie zmniejszać też tutaj średnicy, gdzie chodzi miecz. Bo on w tych miejscach gdzieś tu jest na takim odcinku najbardziej wypukły, no to już schodzi ze skosa. Nawet zrobiłem sobie wstępny taki wzornik, żeby sobie go tutaj przykładać i dopasowywać. I teraz tak, chcę tutaj dać dookoła jedną warstwę z takim zakładem z 5 cm z 5, kolejna z 10 z 10 i tak samo z drugiej strony i tak samo tu od frontu, łącznie z zaklejeniem tutaj rogów. I później dopiero jak już dam dwie lub trzy warstwy, to na to jedna warstwa w całości, tak żeby laminować sobie tutaj te krawędzie wałkiem, żeby to się nasączyło żywicą, ale nie muszę całej tej maty tutaj, dlatego zrobiłem sobie ten kartonik, tak żeby później nie ciąć już laminatu z żywicą, tylko wytnę sobie środek i najwyżej doformuję tutaj już do miecza. Także no tu też, no tu bym chciał kilka warstw dać, zobaczymy, na pewno ze 4, może 5, tak żeby już końcowe warstwy były coraz większe z nakładem, aż dotąd. Także no na tą chwilę jest to tak wyprowadzone. To jest szpachlówka z matą szklaną. Także też już fajnie to wszystko zaschnięte, odparowane, wyszlifowane. Teraz jeszcze oczyszczę to acetonem. No i biorę się do laminowania. Naszykowałem sobie żywicę poliestrową, utwardzasz do tego, taki wałeczek mam karbowany do rozprowadzenia żywicy na macie, pędzelek też, bo generalnie ja zawsze docinam sobie matę, nie powinno się tak robić, powinno się drzeć matę, no ale udrzeć pasek o długości tam nie wiem pół metra i szerokości 5 cm, no to nie ma szans, więc dlatego ja sobie go zawsze tnę. A później krawędzie pędzelkiem, tak można powiedzieć, miażdżę, żeby te włosy szklane się trochę porozchodziły, żeby to nie była jedna płaszczyzna obcięta nożem, tylko żeby to się przenikało jedno z drugim, wtedy ładniej się to wszystko wiąże. Więc jakiś pojemniczek, żywica, utwardzacz, strzykaweczka do odmierzenia utwardzacza. No rękawiczki to musowo, bo to się klei później wszystko. No i wszystko.
Dobra, to mamy na tą chwilę, w ten sposób to wygląda. Tu są trzy warstwy zawinięte, tu trzy warstwy, tu dwie chyba dałem i tu po dwie na rolce. Już pomału mi to stężeje, bo już rolka się tutaj klei. I teraz jak to troszeczkę podeschnie, tak żeby jeszcze nadal było lepkie i zanim mi stanie całkiem żywica, to tutaj na całości też ze trzy warstwy chcę dać całe. Tak, żeby tutaj dookoła było zalaminowane. Ta będzie trzecia. Dobra, nie wiem, czy przez maskę mnie słychać. Tą damy jako pierwszą, tą dotnę ostatnią i jeszcze jedną tutaj dopasuję, tak żeby jeszcze po centymetrze tutaj po obwodzie zakryć. Teraz to sobie wszystko schnie, później jeszcze jak to dobrze zwiążę, to sobie leciutko tutaj tylko rant szpachlą zrobię, wyszlifuję, wytnę otwór pod miecz, no i żelkot. Trochę roboty z tym było. Ok, mata już wystygła. Plan taki teraz mam, po to sobie zrobiłem ten szablon, żeby sobie teraz go przyłożyć tutaj w tym miejscu, tak jak będzie szedł miecz. Wstępnie zgrubnie sobie to wyciąć. Najpierw wywiercę sobie otwory gdzieś tu w tym miejscu, tak żeby zobaczyć, gdzie jest rolka, żeby nie przejechać za daleko. Wytnę tą część zbędną i wyrównam tutaj sobie szpachlą, tak żeby mieć tutaj jedną płaszczyznę. No wiadomo, to tutaj miecz będzie później wychodził, więc będzie zakrywał. Im mniej w dnie jakichś tam zakamarków, gdzie ta woda może penetrować, tym lepiej, mniejsze opory. No okej, to działam.
bardzo fajne narzędzie. Piłka do cięcia karton gipsu. Idealnie się sprawuje. No ok, później jak przyjdzie już miecz, to będę doszlifowywał jeszcze. Na razie wstępnie. Mamy dziurę w dnie. Najpierw zakleiłem, teraz wycinam. Ale o to chodziło. Teraz cały ten kawałek trzyma na dużej płaszczyźnie. Tak to wygląda po laminowaniu i po szpachlowaniu. Praktycznie no, przedostatnia operacja. Więc wszystko dookoła sobie jeszcze raz zmatowiłem. Przeszlifowałem tak, żeby się odsunąć z tą starą farbą. I teraz dajemy żelkot. Tu całe po krawędzi, całą tą powierzchnię będziemy pokrywać. Powinno się dać grubość około 50 mikronów. Nie mam żadnego urządzenia do pomiaru tego. Ale myślę, że dam 2-3 warstwy. No dwie na pewno. Później na to też antyporostówka. Pierwszą warstwę położę, troszeczkę to przeschnie i na to położę drugą warstwę. No i później antyporost i w sumie temat już mamy załatwiony. Dorobię sobie stówkę. Bo wydaje mi się, że to powinno wystarczyć. Więc dorabiam 100 ml. Dobra, to jak na 1000 ml było 15, to na 100 będzie 1,5. Mamy 1,5. Pierwszą warstwę kończę. Tutaj zależało mi na tym, żeby dawać jak najcieńszą warstwę na początek, bo jak zalejemy te wszystkie dziurki grubą warstwą, to nam powietrze nie wyjdzie. A jak damy cieniutko, tak żeby to tylko zasmarować, to wszystko w te wszystkie ten cały żelkot powciska się te małe otworki. I wypełni nam następną warstwę. Już można dawać śmiało grubiej.
nawet można nie z kuwetki, tylko polewać po całości. I zobaczymy, czy ta już druga nam ładnie pokryje, czy trzeba będzie jeszcze dać trzecią, ale myślę, że ta następna już ładnie pokryje i wystarczy. Mam dorobioną drugą porcję, a w zasadzie trzecią i nowy wałek, bo poprzednią dorobiłem. Zostawiłem na 15 minut i zrobił mi się gumowy młotek. Dobra, druga warstwa. No i gra, tak to wygląda. Całość szorstkuje, łącznie z tą częścią, gdzie jest antyporost. Antyporostówą całe będzie pomalowane. I myślę, że zadanie wykonane. Ok, a więc na tą chwilę to tyle. Jeżeli Wam się podobał filmik, dajcie łapkę w górę. Subskrypcje mile widziane, to rozwija kanał. Co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!